Wśród mieszkańców Tczewa wyrastają nowe pokolenia zdolnych młodych ludzi. Kilku z nich nakręciło etiudę filmową Orinoko i zaprezentowało ją tczewianom na premierze w Centrum Kultury i Sztuki. Rura jest, jako sofa robi. Tczewianin Piotr Stolc, student warszawskiej szkoły filmowej, wyreżyserował film krótkometrażowy Orinoko o bezdomnym, który stracił wszystko przez alkohol. Podczas tułaczki bohater staje przed wyborem albo alkohol i dalsze życie w bagnie, albo powrót do społeczeństwa i postanawia walczyć o to, by wrócić do życia. Akcja rozgrywa się w Gdańsku i Tczewie. Scenerią jest między innymi most na Wiśle, opuszczony budynek dawnej jednostki wojskowej, cmentarz i kapliczka przy ulicy 30 Stycznia oraz zardzewiały stary wagon kolejowy. W filmie wystąpili tczewianie, między innymi Błażej Szalkowski, odtwórca głównej roli, i Krystian Ostrowski, aktor drugoplanowy, którzy wraz z reżyserem pojawili się na tczewskiej premierze w Centrum Kultury i Sztuki. Opowiadali o swojej przygodzie z filmem, o niedogodnościach kręcenia ujęć w zimowych i nocnych warunkach, wyjaśniali tytuł etiudy, żartowali, ale też zupełnie na poważnie komentowali pracę nad trudnym tematem bezdomności i alkoholizmu. A temat był tu najważniejszy, bo chociaż film krótki, to motyw wiodący, bardzo współczesny i niełatwy do przedstawienia w sposób wyczerpujący. Dopisała także publiczność, która ciepło przyjęła film, a po seansie wymieniała wrażenia i opinie, gratulowała artystom i robiła pamiątkowe zdjęcia.